Hej, hej, Ragnaros, władca ognia, major domus executus. Ostatni boss drugiego skrzydła, heroik. Dostałem taką talię do sprawdzenia szans. Na pewno znany jest wam temat przewijania, zobaczymy czy... To da się zrobić, tylko pytanie, ile szczęścia jest tu potrzeba, a może ile umiejętności jeszcze, oprócz tego, do tego, żeby się udało go przewinąć. Niezbyt fortunny draw. Zgładzić ich. Talia oparta o Murloka, Gangapa. Na razie całość zabawy ma polegać na tym, że próbujemy jak najdłużej utrzymywać sytuację pod kontrolą na stole. Żeby później zadać bardzo dużo obrażeń na przewijaniu, czyli na początku dużo przeżyć i no dobra, jednego cofniemy, jednego zabijemy i graj. Jest Murloc, ale nie ma jeszcze Gangapa. Nie mamy za bardzo jak wyczyścić stołu. Zadamy 1, a później 4. Trochę szkoda. Ale dobierzmy tą jedną kartę. Zobaczmy, co się wydarzy. Za wiele się nie wydarzyło, no nie mamy wyjścia, musimy choć trochę ten stół oczyścić. Przydałby się nam gang up, żeby Murloczka sobie skopiować. Chociaż nie wiem, czy w tej kolejce nie zmarnąć 10 damage'u, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Musimy tak zrobić. Niestety zmarnowaliśmy kartę, która miała do czego innego posłużyć. I może jej po prostu zabraknąć. Dalej nie ma Gangapa. Może dojdzie. Jest Medibot. Jest drugie zniknięcie. Zjarana jedna karta u naszego przeciwnika. Mamy 4 many. Możemy zadać 3 złapy, 4, 5. Nie jesteśmy w stanie go zabić. Więc może go po prostu tylko postraszymy. I zobaczymy, co się wydarzy. Karta zjarana następna. To jest dobre. O Chryste. Okej. Nie mamy innego wariantu. Chyba. Dwie karty wróciły, dwie się zjarały. No dobra, wystawiamy tego Talnosa, bo może nam się przyda. Mamy Gangapa. To z niego skorzystamy. I teraz w jaki sposób pozbyć się tej dziewiątki? To nie będzie proste. 3. Brakuje nam many.
żeby się go pozbyć. Załatwię go na cacę. On najprawdopodobniej i tak nas uderzy w pysk, więc nie ma co dawać mu tej satysfakcji. Kula ognia. Mamy dwa mediboty do wykorzystania. I musimy jakoś opanować stół, co będzie ciężkie do zrobienia naraz. Na pewno jest ryzykowny temat utrzymywania się przy życiu. Możemy zniszczyć broń, poświęcić tego oto pana i pomału może już wystawiać tańczące miecze. Przydałby się jeszcze drugi gang up. Dobra, tańczące miecze poszły, dostał kartę. 11 kart jeszcze, jeste panie. Murlock nie przeżyje niestety, więc już nie będzie zgangapiony. Przyszedł nowy, ale nie mamy gangapa. Nie mamy wyjścia. Jest gangap. Jest gangap, więc kasujemy 3 z powrotem murloczki. Teraz zastanawiamy się, co dalej. Podleczymy się w takim razie i gramy dalej. Przeciwnik ma jeszcze 8 kart. Czyści nas jak może. Mamy jedną zdradę, więc możemy wyczyścić trochę stołu. Ale czy nam to do czegoś się przyda? Chyba nie mamy innego wyjścia. Niestety. No i graj. Olbrzym się spalił. Tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I graj. Pali nam się następne jeszcze 3 karty. Dobieramy karcioszki. Pali nam się karta. Ten pan nam się bardzo przyda. Oj, bardzo. Cofniemy sobie murloczka. Wystawimy go jeszcze raz. Okej. My mamy jeszcze 4 karty. On już nie ma kart. Okej. To jedziemy dalej z koksem. Okej. Dbamy o nasz health, bo musimy wytrwać dużo, tak? No dobra, graj. 4, mało. Nie, pan śmierci miał zostać przy życiu.
Poginęły nam murloki. Już prawie nie mam kart. Śmierć mnie nie przeraża. Załatwię go na cacę. Spróbuj. Mamy trzy murloki na ręce. Ile teraz dostał? 6. Teraz dostanie 7. Trochę mało. No dobra. I wyskakuje z olbrzymów, a my musimy zrobić tak, żeby go zabić w tej kolejce. Okej. My dostaliśmy 2. Dobra, to najpierw musimy mieć Ragnarosa. Ragnaros był prastarą istotą już u zarania dziejów. I patrzymy. Nie ma co liczyć, bo i tak już nic nie wymyślimy. 3, 4. Tam idzie 8, 9. My 5, 6. I następnego murloczka już nie przeżyjemy. Tam idzie 10, 11. 12 i 13 to 25. Możemy sobie zrobić tak. Możemy zrobić sobie tak. I możemy zrobić sobie tak. Co to nam da? My giniemy. Ale można uroczyście ogłosić remis. Tak? Pierwsza próba, remis. Okej. Więc... zdaje się, że można to zrobić. Przy okazji remis też powinien być zaliczony jako zwycięstwo, bo zabiłem bossa, tak? Nie jest to sprawiedliwe, że w przypadku remisu się przegrywa, ale cóż. Próbujemy dalej. Każdy gracz. Dobra, mamy murloczka, mamy removala małego, mamy zniknięcie. Niech będzie ten wanisz. Tak nam nic to nie pomoże na początku. Za major domusa. Nudny już jesteś z tym za major domusa. Najgorsze jest to, że nie mam jak cię zdjąć. Zadaj 2 i później 4 bez sensu. Zrobimy to tak. Może na początku ten health nie będzie nam aż tak potrzebny. Zobaczmy. Sytuacja się powtarza. Mamy murloka, ale go na razie szkoda. Więc niestety żarzyciel akolita zostanie. Już będzie ich 2. Niestety. Cały biznes polega na tym, żeby poradzić sobie ze stołem w miarę sprawnie. Więc nie mamy wyjścia, musimy zrobić tak. Za major domusa. Liczyć i liczyć na to, że przyjdzie nam teraz ganga sączące miecze. Może przyjdzie ganga. Ryzyk fizyk. Jest ganga.
To jest nasza pierwsza koronna akcja. I ratujemy Murloczka. Pierwsza karta się pali u naszego przeciwnika. Niezbyt dobrze wygląda sytuacja z Heltem. Niestety będziemy musieli zrobić tak. Ale na szczęście trochę mu się tego zjara. Co my tu mamy? Mamy taką sytuację, że palimy karty. Mamy taką sytuację, że palimy karty. Okej. Co teraz? Zmuś wroga jednego wyczyścić. Zadaj dwa. Mamy dwie zdrady, tak? Tak. No dobra, to pozbędziemy się tego tematu. Pozbędziemy się tego tematu. W taki oto sposób. 13 kart, 17. Oj! Murloc oberwał. To nie jest dobre. Teraz robimy taki sam zabieg. Nie mamy wyjścia w zasadzie. Robimy tak. 2, 4, 6, 8 kart. No to trzeba mu jakąś w przyszłej kolejce zjarać tą kartę. Kolejnego olbrzyma i dobrze. Jeden Murloc nie przeżył, drugi Murloc też nie przeżył. Niedobrze. To bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze. Zniszcz twoją broń. Czy my 5 damage'u damy radę zrobić? Cztery. Niestety musimy tak zrobić, bo mamy mało health'u. Tak sytuacja się ma. Tak sytuacja się ma. Okej. Co nam przyjdzie? Okej, taka zabawa nam przyjdzie. No to gramy w taką zabawę. Śmierć mnie nie przeraża. Gramy dalej w taką zabawę. Cztery karty do sześciu. To wcale nie jest wesołe. Musimy go przytrzymać na gangapa. Okej. Żarzyciel poszedł. Tego się na razie nie obawiamy, bo mamy pomysł na tą rundę. Dwie karty, pięć kart. Pomysł wiąże się z takim zagraniem, że ma nam dość gang up. Nie doszedł gang up. Ale zrobimy tak. Okej. Okay. My jeszcze mamy trzy karty. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć kart mamy, tak? Więc musimy coś wystawić. Załatwię go na cacy.
I zobaczmy. Jeden dopiero. Oj, 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 oj. Nie ma tragedii na razie. Już prawie nie mam kart. Okej. Załatwię go na cacy. Okej. No zobaczmy. Za majordomusa. My musimy się wyleczyć teraz. Też już nie mamy kart, ale mamy Gang up, więc leczymy się. Każdy gracz dobiera dwie karty. My mamy jeszcze Gang upa. Czyścimy stolik. 5 to ciągle mało. Jest jeden olbrzym. Za majordomusa. Tymczasem my. Ile on teraz będzie dostawał? 6. Cofamy tego pana. Wystawiamy tańczące miecze i zabraknie nam jednej many. Kurczę. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No musimy tak zaryzykować. Gdzie on teraz dostaje? Czy go uderzyć w tej kolejce? Uderzmy. To może być błąd. Ale zobaczymy, czy to będzie błąd. 6. Sypie się z olbrzymów. Okej. A my tak. No to do roboty. 3 tak i 3 tak. Mamy 60 do załatwienia. 60 damage. Siedem. Mało. 8, mało. Skończyły mi się karty. My 3, on 9 i 10. My teraz dostaniemy 4, 5, tak? I przeżyjemy. A on dostanie 11, 12 i też przeżyje, kurwa. Dlaczego ten Murlock nie ma szarży? 3 ataku i szarża, a nie dobieranie kart. 3 ataku i szarża. Dobra, znowu remis. Ale już było blisko.
3 healthu. Teraz on jest na większym minusie i powinien on przegrać, bo on ma minus 24. Dobra, dwa remisy. Valera! Contra! Majordomus! Executus! Żywy ogień strawi wszystko. Zachowaj czujność. Gangraba zostawiamy. O jest. W sumie może to nie jest i ta już złe. Dobra, dwa remisy. No to do roboty. Za majordomusa. Służę władcy ognia. Teraz by się Murlock do kopiowania przydał, nie ma. Gdyby skopiować miecze. To mi zabraknie Murlocków później na przewijanie. Miecze później byłyby dobre. Ja bym nie dostawał damage'u, on by dostał, ale nie. Nic mi to nie da. Załatwię go na cacy. No to do roboty. Za majordomusa. Dobra, te dwa damage'u mnie smyra po dzyndzelku. Robimy gang upa. Czyścimy. Zdejmujemy Murlocka. I robimy nowego gang upa na przyszłą kolejkę. I palemy kartki. O, bardzo ładnie. Okej. Kopiujemy Murloczki. I czyścimy stoliczek. A dwójeczkę mu wsadzimy. Nie umrzemy od dwójeczki. 15-22. Może się podleczymy. Czy on by za mnie nie zabił może tego medibota, co? I przewiniemy go. Przydałoby się w przyszłej turze, żeby nas nie zabił. Dobra, medibot już nie przetrwał. I teraz, czy murloczki przetrwają? Murloczki przetrwają.
Nie przetrwają. Jeden przetrwa, tylko murloczek. Żaden nie przetrwa. Okej. Co my możemy zrobić? 2, 4, 6, 8 kart. Jedną mu spalić, tak? Albo wyczyścić stolik. Jak ja to liczyłem? Że wyczyszczę stolik? Nie liczyłem, więc musimy zrobić tak. Niestety. Tak, tak. I tak. Trochę to bez sensu, ale nie ma wyjścia. Za majordomusa! Jest murloczek. Więc dobieramy sobie karcioszki. I palimy mu ognistego ogara. To nie są fajne postaci. 2, 4, 6, 8. Ok, więc robimy tak. I nie mamy wyjścia, ale musimy zrobić tak. Mamy 9 kart, okej. Okay. I kupę murloków. 5 kart do 11. Wygląda sytuacja przyzwoicie. Tylko, że najlepsze karty mamy już za sobą, więc na pewno musimy sobie wystawić coś do ochronki. Dobrać jakieś karcioszki. Okej, okay, cofniemy sobie murloczka, czy nie cofniemy? Ile mamy kart? 2, 4, 6, 8, 9. To musimy uważać z tym tematem. Załatwię go na cacy. Dobra, 2, 4, 6, 8. Jak cofnę, to dalej będę miał 8, dopiero będę miał 10 i mi się spali w następnej kolejce karta. Dobra, to zróbmy tak, że cofniemy tylko. Mamy 2, 4, 6, 8 kart. Ok, trochę dużo tych murloków mamy. Za majordomusa! Nie. No właśnie, nie, nie. O. Śmierć mnie nie przeraża. Tak może być. Tak może być. Tak może być. Dwie karty, tak? 2, 4, 6. Mamy 7 kart. Okej. Okay. To już chyba czas zrobić jeszcze tak. Tam już nie ma karcioszek. Więc zrobimy teraz 3, 3, 4, 2. 3, 3. Czyścimy. No i dobra, on już ma, my jeszcze mamy 5 kart. Niewiele. To nam się nie podoba w ogóle. Nie w tym momencie powinien dostawać te obrażenia z mieczy. A teraz mamy inny problem, bo nie mamy medibota. Ty idź w cholerę.
Ty gin. Ty gin. Ty gin. Mamy 4 karty. To dajcie nam 2. Medibot. Dobra, jest Medibot. Okej, zobaczmy, co się wydarzy. Za majordomusa! Już prawie nie mam kart. Wiem o tym. Niestety. Niestety o tym wiem. Dobra, zadamy 3. Zadamy 2. Skończyły mi się karty. Zadamy 1. Zabieramy Medibota. Musimy przyspieszyć. Problem. 6 to ciągle mało. Dobra. Jedzie z grubasami. Dużo ich. Bardzo dużo. Oj, bardzo dużo. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Dwa mniej. Tylko to na niewiele nam się zda. I tym razem remisu nie będzie. Tylko będzie w topa. Bo my nie przetrwamy tego. Dwa remisy i porażka. Kiepsko to wygląda po dwóch ciekawych remisach. Zapowiadało się, że będzie łatwiej. A to wcale się nie zapowiada na łatwiej. Wręcz przeciwnie. Mamy gang up, ale nie mamy murloków. No nie mamy wyjścia, no. Trochę to źle, bo znowu heltu natracę.
drugi gang up. Kiepsko się to układa. Ja się bardzo cieszę, że ty służysz Władcy Ognia. Naprawdę. Niemiłosiernie się cieszę. Załatwię go na cacy. Strasznie szybko health nam schodzi. I nic dobrego się na stole nie dzieje. Gdzie są te murloki? Nie ma murloka. No i co my mamy zrobić z tym fantem? Nie mamy co zagrać. Oj. Szybko nam health ginie. Oj, szybko. Kiepsko się ta partia układa dla nas. Bardzo kiepsko. Można już w zasadzie się poddać, żeby czasu nie marnować. O Chryste. Szkoda czasu. Na taki rozkład. Teraz jest pan śmierci. To ma to szansę. Powodzenia, przynajmniej zastawienie się na chwilę. Szkoda, że wtedy nam tego 3 zabrakło healthu. Bardzo szkoda. Teraz dbamy jak najbardziej o zdrowie. Mamy gang upy. Tak, i przez chwilę mieliśmy tanka. Mamy murloka, ale on zginie w tej kolejce, jak go wystawię.
No to do roboty. Więc nie możemy sobie na to pozwolić. Za majordomusa. W tej kolejce możemy go skopiować, chyba że będzie jakiś lepszy pomysł. Nie ma. No i zobacz. Za majordomusa. Ojeju. W ryj. No dobra. Można i w ryj. Można i w ryj. Poprosimy murloki. Załatwię go na cacę. No to do roboty. Ojej. Możemy go cofnąć i się podleczyć i trochę poczyścić stół. Pytanie, czy tak zrobimy? Chyba tak. To nas na jedną rundę uratowało tylko. Zabijmy tego Ogara jakoś. Okej. Brońka. Za majordomusa. Nie no. Zostaw. Nie w murloka. Tylko w ryj. Dobra, dawać dwie karciochy. Gramy dalej. 16-8. Ten nie jest miły. Dwa, cztery, sześć, osiem. To jeszcze raz. Jaramy, 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 jaramy. Cztery karty do 11. Puf. No to do roboty. O, szkoda tego. Za majordomusa. Nie. Może i lepiej, że w murloka.
Taki mamy pomysł na grę. Ile my tu mamy tych murloków? Jednego. Tylko jednego. Nie mamy. Maguska na podniesienie nie mamy. No dobra, to zróbmy tak. Załatwię go na cacy. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Trzy karty, 2, 4, 6, 8 ma w ręce. Zróbmy tak. O, teraz mak krwi przyszedł. I zróbmy tak. Mamy cofnięcie wszystkich. Dobra. Ostatni żywiołak się zjarał. Za majordomusa. Ile masz kart? 2, 3, 9. Okej. Okay. My jeszcze mamy 7. 2, 4, 6, 8, 9 na ręce. Co my możemy zrobić? 5 punktów zdrowia sobie przywrócić. Czy to już jest czas na cofanie stołu? Nie. Musimy postawić medibota, musimy zrobić tak. Musimy brońkę wziąć. I musimy zrobić... Ile my mamy tych murloków? Jednego. Przydałoby się nam cofnąć medibota. Okej. Trzy, sześć, osiem. Czyli moglibyśmy 4 zadać pięknego damage'u. I tak zróbmy. Nie będziemy teraz cofać. Tylko zadamy piękne 4 damage'u. Wyczyścimy stolik. My mamy jeszcze 4 karty. Mamy w ciulu murloków. A to już jest czas na wystawianie tańczących mieczy. Może i tak. W każdym bądź razie to na pewno jest czas, żeby trochę podgonić sytuację. Za majordomusa. Okej. Okay. To my teraz. Zadaj 3. Wystawiamy sobie tańczące miecze. Mamy 3 murloki. I w razie czego cofnięcie ręki. Okej. Okay. Graj. My mamy jeszcze 3 karty. 2. 2 karty mamy tylko. Możemy się pozbyć tych murloczków. One już nam nie są potrzebne. To też nam nie jest potrzebne. Okej. Okay. Jedna karta tylko.
tylko jedna karta. Nam została. Okej. Okay. Co to nam zostało? Tak jest. On już 4 i 5. Dobra, następnym razem dostanie 6. I 7. Następnym razem dostanie 6 i wystawi grubasy. A my musimy wymyślić 4 obrażeń. 2 od murloka i 3 od brońki. Czyli brońkę zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak. I nam zostało murloków. Raz, dwa, trzy. Wystarczająco. Ale może być mana potrzebna. Ale czekaj. Czy będzie nam mana do czegoś potrzebna? Cofać. Zawsze cofniemy. Mordować nie będziemy. Cofnij wszystkich na ręce. Zobacz. On teraz 6. Ok. Wysypuje się z grubasów. Syp się z grubasów, syp. Wysypałeś się. I jeszcze se tam przyzywasz jakiegoś cwelucha. No i dobra. I teraz. Tak, dostajemy 2. Chcemy na pewno, żeby nam przyszedł Bonzo. Cześć, Ragi. Cześć, Ragi. Zadają się obrażeń losowemu wrogowi dwukrotnie. O Chryste Panie. Dobra, ile ty teraz dostaniesz damage'u? 7. Mało. Osiem. Mało. Ja 3 i 4, ty 9 i 10, to ja teraz 5 i 6, czyli 11. Czyli przeżyję. Tak wychodzi z wyliczeń. 5 i 6, a ty... 11, 12 i zostaje ci 3 heltu. Czyli mogę cię dobić albo z brońki, albo dać ci koniec tury, żeby cię karta dobiła, nie? Dobiję cię z brońki. Jest, kurwa, jest. Giń, Mendo. Tych właśnie 3 brakowało w którejś tam grze, która poszła na remis. Nic nie jest twoje, człowieku. Nic, Mendo, nie jest twoje. Wymęczyłeś mnie przez godzinę na jakieś remisy i zdychaj, szmato. Okej, dzięki za ostatniego heroika. Do zobaczyska, hejpa. Menda jedna, ty. Tyle krwi napsuć, okej. Siemano, pa.